Zdrowia! Ameryka jest dla byka. No tak w każdym razie mówili. No co to znaczy? To znaczy, no, że byk musi być pracowity. No i tyrać jak koń, albo jeszcze bardziej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Naciskasz dzwonek o zawiadomieniach? Jeszcze bardziej dziękuję. No i wszyscy pracowali, od wieków pracowali, z Anglii przyjeżdżali, do Ameryki przyjeżdżali, z Polski przyjeżdżali, ze Szwecji, no w zasadzie przyjeżdżali z Europy tej dużo północnej, z Europy, tam gdzie są cztery pory roku, tam gdzie jest zima, gdzie jest śnieg, gdzie są mrozy. No przyjeżdżali też powiedzmy z Włoch, z Italii, no ale mniej. Anglia to jednak ma taki klimat, no ciepławy w miarę, no ale ma sezon, kiedy rośnie i kiedy nie rośnie. Europa Środkowa ma taki, że zimę, Skandynawia, że połowa roku to w ogóle nic nie rośnie. Także w Europie jednak ludzie musieli kombinować, jak zrobić przez pół roku, żeby przetrwać pozostałe pół roku. No i w zasadzie te tradycje, czy potrzeby, czy możliwości, spichlerze, nie spichlerze, tego rodzaju rzeczy zaczęli stosować w Ameryce. I Ameryka jest taka, że po prostu pozwala ludziom rozwinąć swoje skrzydła, dopóki pracują i tyrają. Nie ma podatków zasadniczo od bogactwa, jest podatek dochodowy, jest podatek od pensji i tak dalej, no ale jest podatek tylko od zysku, to znaczy jeżeli ktoś kupi coś tanio i ma, no to ma i dopiero płaci podatek od zysku, kiedy sprzeda drożej. To jest ta różnica. Tak samo płaci podatek powiedzmy od zysku w banku, kiedy procenty rosną, no to co mu tam wzrośnie, no to podatkowywują go. Są najróżniejsze podatki katastralne, powiedzmy od nieruchomości, 1% od wartości rocznej i tak dalej, i tak dalej. No ale w zasadzie w Ameryce to jest, można zrobić kasę, no można zrobić kasę nieprawdopodobną. Jak Ameryka rozszerzała się tutaj od Atlantyku w kierunku Pacyfiku, w kierunku tych terenów indiańskich, w kierunku tych Luizjany i tak dalej, którą kupili od Francuzów, no to rząd dawał muła i 40 morg. Morgów? Murg. 40 murg. No, czyli morga to jest to, co chłop może w jeden dzień oborać. No to 40 murg, no to 40 dni mu zajmowało oranie. Przypuszczalnie 40 dni też te żniwa i zbiory. No ale to była robota, tak? Dostawał od rządu ziemię i muła, no ale miał tam pojechać, wykarczować, produkować. Później jak zaczął produkować te ziarno, czy tam ziemniaki, czy jakieś inne pszenice, czy kukurydzę, no to sam się pożywił i innym sprzedał i jakoś to się rozrastało, tak? Kowal przy nim zarobił, ksiądz czy pastor zarobił, sprzedał mleko i tak dalej. No ale od lat 60., 1960. Europa po prostu została, biała Europa jako emigracja została wystawiona na odstrzał. Kennedy zdecydował, że biała chrześcijańska Europa nie ma już przypływać czy przylatywać do Ameryki, no i trzeba otworzyć na cały świat. No i na cały świat zaczęło się otwierać, zaczęli przyjeżdżać ludzie ze wszystkich zakątów, no i ze wszystkich klimatów. No i tu się zaczyna ten klimat. Ludzie, którzy powiedzmy w klimatach wyrośli jak w Indiach, tam gdzie nie ma mrozu, no to tam jest dużo wegetarian. No bo mięso trudno jest przede wszystkim wyhodować, bo nie wszystkie powiedzmy krowy w zimnym klimacie się nie hodują, suche są, nie są mleczne, tak jak na Kubie mleka krowy nie produkowały, no to w tych ciepłych klimatach, no to też jest pełno najróżniejszych owadów, nieowadów, insektów, także to wszystko zdycha. Do tego jest mięso się ciągle psuje, bez lodówek mięso po prostu nie wytrzymuje długo.
jeżeli nie jest wysuszone, czy nie jest wysolone, no to po prostu ludzie umierają od tego nieświeżego mięsa, te różne jady kiełbasiane i tak dalej, no to właśnie jest z tego gorąca. Te przyprawy hinduskie, no to są dlatego, że to wszystko po prostu, jak się posypie te mięso tymi różnymi paprykami, nie paprykami, chili i tak dalej, no to bakterie w tym mięsie po prostu nie wytrzymują i zdychają. Przy okazji ludzie to zjadają, ale już nie umierają, bo to zostało zabite. Także to wszystko ma wpływ na ten gastronomia, powiedzmy, na klimat, na wydajność pracy, siesta, powiedzmy, w niektórych rejonach, no to jest wymagana, bo jeżeli słońce jest nad głową przez kilka ładnych godzin, no to pracować się, powiedzmy, nie chce, także to trzeba pracować od wschodu słońca do południa, później jest siesta 2-3 godziny, no i później do zachodu słońca trzeba pracować. No i jak Kennedy otworzył te wszystkie granice, no to zaczęli przyjeżdżać ludzie właśnie nie z białej, zimnej Europy, tylko z całego świata. No i teraz jest właśnie ciekawostka taka, po 6 minutach dochodzimy do zagadnienia. Wahid Ali Ahmed i Hamza Wahid. No dwóch jak słychać, arabskich, muzułmańskich ludzi. Jeden jest, robi doktorat. No doktorat robi na jednym z tych uniwersytetów. No kończą studia w Ameryce właśnie, bo dostali scholarship w Ameryce, czyli studiują za darmo. No i doszli do wniosku, że zrobią taką aplikację, że będzie w zasadzie taka jak Uber, tylko że gastronomiczna. No i do tego jeszcze gastronomiczna i za darmo. Co to niby znaczy? No znaczy to, że Uber jak zaczynał, no to miał być użytkownik do użytkownika, człowiek do człowieka, tyle tylko, że jeden miał samochód, a drugi potrzebował się przejechać. No to Uber zrobił, że ten, co ma samochód, to weźmie parę dolarów od tego, co nie ma samochodu, ten, co ma samochód, przewiezie tego, co nie ma samochodu, a Uber sobie weźmie 1/3 za swoją aplikację. No i tak to działa. A tutaj jest QRI, czyli QRI to się narodziło z tego, że to taka platforma, która będzie dzieliła się jedzeniem, to znaczy dzieliła się jedzeniem. QRI to znaczy uwaga, czy opieka, no i oni są na Facebooku, QRI, czyli to jest C-U-R-A-E-E, QRI. No i co oni proponują? Oni proponują, znaczy skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, że w Ameryce ciągle mówią, że 30-40% jedzenia się marnuje. 30-40% się marnuje, nie jest zjedzone i jest to wyrzucane. No i oni podrapali się po głowie i doszli do wniosku, że te wyrzucane jedzenie nie powinno się marnować. Badania właśnie w tym stanie w Massachusetts, gdzie oni chodzą na uczelnię, były badania i tam doszli do wniosku, że milion ton jedzenia jest wyrzucane w tym stanie, milion ton jedzenia. No i doszli do wniosku, że ten milion, no to można zredukować i dawać jakoś inaczej ludziom. No oczywiście, że ja jako ludzie, którzy przyjechali z Bliskiego Wschodu, nie zdałem sobie sprawy, że w Ameryce od lat zakazano, od lat 60-tych, 70-tych zakazano zbierania jedzenia po restauracjach. Nie można zbierać tych odpadów, nie można zbierać tych pomyj. To zostało zrobione nielegalne. No i w zasadzie te wszystkie rzeczy, które są wyrzucane, no to są wyrzucane tam pewne chleby, nie chleby, które mają datę ważności, no to z datą ważności w zasadzie nikomu tego legalnie nie można oddać, no bo jest nieważne i to są duże restrykcje, także no i poza tym się bali, kto tam może napluć na ten talerz, czy wrzucić coś na ten talerz, także jak te świnie były hodowane, czy dawane na tych odpadach, no to jeździli tam w latach 40-tych, 50-tych, no to jeździli ludzie, zbierali z tych restauracji i świnie były pasione na tym, no na całym świecie to było tak robione, no ale później w latach 60-tych po prostu ta higiena
i jakaś czystość zaczęła wchodzić i zabronili. Zamykają chleby czy bagel, czy tam warzywa muszą być wyrzucane, no i ścigają ludzi, którzy przychodzą wybierać z tego. No, są niektórzy, jest taka grupa ludzi, która łazi i wybiera te ze śmieci te jedzenie, jest bardzo zadowolona, że znajdują powiedzmy tam steki, nie steki, które straciły datę ważności wczoraj czy coś takiego. No ale właśnie tych dwóch, Ali Ahmed i Hamza Wahid, doszli do wniosku, że jedzenie, że można jedzenie, jeżeli komuś zostanie, no to na tym Facebooku zrobi tam taką, został mi talerz zupy, chcesz, to przyjedź i weź. Albo zostało mi parę kotletów, no to są do odebrania. No i na razie jest 180 członków. No oczywiście Wahid i Ali mówią, że w wypadku jakichkolwiek komplikacji zdrowotnych, no to jest na odpowiedzialności tego, co bierze. Nie ma żadnej odpowiedzialności tego, co daje, nie ma żadnej odpowiedzialności tego, co bierze, no i tym bardziej nie ma żadnej odpowiedzialności dla Ali i Wahida i Ahmeda. No to troszeczkę nie jest prawda, no bo nawet jeżeli ktoś nie bierze pieniędzy, no to prawnicy jednak mogą ich tam ścigać. Te aplikacje, no ludzie robią zdjęcia. W tej aplikacji to też powiedzieli, że będą musieli podawać ci, co biorą i ci, co dają, no to będą musieli podawać numer telefonu, pokazać swoje zdjęcie, pokazać swój adres e-mailowy i tak dalej, jakiś dowód osobisty, czyli tę identyfikacyjną kartę, żeby móc brać i dawać. No ale to tak jak zwykle się skończy z tym, że to po prostu pasożyty będą brały, a naiwni ludzie będą gotowali więcej, no bo zasadniczo, jeżeli ktoś wyrzuca 30% jedzenia i nie ma takiego pomyślunku, żeby po prostu już zrobił 20% mniej tego wszystkiego gotował, no to znaczy, że jest nienormalny. Ja pamiętam kiedyś w kościele było tak, to apel biskupów był, no i zbierali pieniądze na tacy i pokazywali film. No i właśnie co mnie najbardziej zbulwersowało, to było to, że była grupa powiedzmy ochotników, no i ci wszyscy ochotnicy biegali, dawali te jedzenie na tych talerzach tym wszystkim biednym czy bezdomnym, co przyszli żeby zjeść. No i najsmutniejsze, najbardziej zastanawiające, czy najbardziej dramatyczne dla mnie to było to, że wszyscy ci ludzie, którzy siedzieli, no to przyszli jak do restauracji, później nie wzięli tego talerza, żeby co najmniej zanieść gdzieś do tego miejsca, gdzie tam ktoś by mógł zebrać. Nie byli zatrudnieni, żeby pozmywali. Nie byli zatrudnieni po tym, żeby roznosili pomiędzy sobą. Większość tych ludzi to by przyszła po prostu naiwni wolontariusze, ochotnicy jako służba i grupa, która dostawała wszystko, nie robiąc nic. No i to jest właśnie ta zmyłka socjalistów, że oni patrzą na społeczeństwo na jako równe, a później się okazuje, że są ci, co pracują, czyli płacą podatki i im jest zabierane. Jest grupa, która nie płaci podatków i bierze i nawet nie partycypuje w tym wszystkim. Także to jest ten socjalizm i ta równość, no to jest ta naiwność, która doprowadza do tego, że później nikt nie patrzy, jak robić więcej jedzenia, tanio jedzenia, tylko zaczyna być dystrybucja, zaczynają być kupony, zaczynają być rozdzielnictwo i tak dalej, bo nie opłaca się produkować jedzenia. Socjalizm zawsze mówi, że kapitalizm, no to tak jak w Polsce mówili tam w latach 70., że w Ameryce, to na Florydzie to po prostu te pomarańcze traktory, buldożery po prostu robiły wielkie dziury, wielkie kanały, wrzucali tam te pomarańcze i zasypywali, żeby ich nie sprzedawać taniej. No oczywiście, że to jest
że to była propaganda, no bo jeżeli cała produkcja byłaby ustawiona taka, że można byłoby te pomarańcze przerobić, powiedzmy, na drzemy, na konfitury, na jakieś inne soki, no to byłyby przerabiane, a jeżeli przewóz tych pomarańczy do miasta o 100-200 mil kosztował więcej w tej ropie niż się dostawało za to, no to oni musieli to pozbierać, pozrywać, bo wygląda na to, że te drzewa muszą mieć to zerwane, żeby to nie zgniło na drzewach, bo wtedy się drzewo marnuje, przepraszam, a nie tylko owoce. No ale tego rodzaju właśnie socjalistyczne myślenie jest, żeby rozdzielić, a w ogóle nikt nie patrzy, jak zrobić na tym pieniądze. Niektórzy się pytają tych Alego i tej Hamza Wahid, pytają się, no ale dlaczego na przykład musi to być gotowane, dlaczego nie paczka makaronu takiego suchego, no to oni odpowiadają, że paczki makaronu to nie każdy ma możliwość ugotowania, no i stwarzają po prostu platformę taką, gdzie będą frajerzy, którzy będą dawali, ochotnicy, no i będzie grupa pasożytów, użytkowników, tych, którzy będą zawsze brali, bo to nie będzie tak, że jednemu raz zostanie 3 kotlety, to odda, a później on będzie miał ochotę na jakieś kluski z sosem pomidorowym, tylko to będą zawsze ludzie, którzy będą brali, zawsze będą ludzie, którzy będą dawali. No i po pewnym czasie tych, którzy będą brali, to będzie coraz więcej, a tych, co będą dawali, będzie po prostu coraz mniej. No i taka utopia socjalistyczna jak zwykle zdechnie, no bo to jeżeli nie chodzi o pieniądze, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze, no i później wszystkie te utopie to właśnie tak się same niszczą, no likwidują, wysysają, no bo to nie ma żadnego sensu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. I do następnego.